Gabi. Przypomnij, co, jak masz całe to imię swoje? Gabor. A to jest takie staropolskie chyba? Nie, węgierskie. Węgierskie. A rozumiesz po polsku? Mam mówić wolniej? Dobra, Gabi, jak masz na imię? Ania? Gabor i Ania. Gabor, co takiego ma Ania w sobie? Bo rozumiem, że jesteście parą, tak? Siedzicie blisko siebie, jesteście parą czy takim dziwnym rodzeństwem? Dobra, czyli parą. Dobra, załóżmy. Za ucho to teraz dostaniesz od niej, zobaczysz. Gabor, co takiego ma w sobie Ania, że pomyślałeś sobie, to będzie akurat ta kobieta? Jest dobrym człowiekiem. To jest... Dobra, chuj, dam ci, przewijmy to. Masz jeszcze jedną szansę. I nie spierdol tego. Kolega czuje, wyłapał. Dobra, Gabor. Co takiego ma Ania w sobie? Fajna dupa? Nie wiedziałem, że można tamto spierdolić bardziej. Jesteś kurwa stary. Ty sobie sam rzucasz poprzeczkę i... Dobra, trzeci, ostatni raz. Gabor, co takiego Ania ma w sobie, że stwierdziłeś, to będzie osoba, z którą chcę spędzić najbliższe przynajmniej kilka miesięcy? A może nawet lat? Uśmiech. O, widzisz, jak ładnie, uśmiech, dobrze. Co jeszcze? Dobry już charakter. Charakter, świetnie. Sprząta. Kurwa, i znowu. Ty masz jakiś odruch samobójczy. Już było widać powierzchnię wody, a ty jeszcze chwyciłeś kamień, no. Nie puszczaj go na basen, naprawdę. Ania, a co sprawiło, że spojrzałeś na Gabora i powiedziałeś, chuj, że Węgier, akurat... Emilia, co sprawi, że spojrzysz do Kuby i powiesz, dobrze, jednak kiedyś będziemy parą? Co musiałby mieć w sobie, jakąś cechę? Co pociąga cię w facetach? Znaczy tak, tak. To było trudne zdanie. To co? Poczucie humoru? A ty? Czy ty nie wymawiasz E? Proszę, powiedz, że nie wymawiasz E. Tak? A wolałbyś na przykład teraz drink z rabarbarem, czy... Jakie jeszcze? Co ma jeszcze? No, nie malinowy. Jak? Rabarbarowy czy arbuzowy? Jest. Ani jeden, ani ten kolejny. Nie żyj już. Wielkie brawa do tego, że zarobiłem. A myślisz, żeby ty wiedzieli, że masz taką wadę i dlatego dali się na mnie Kuba, a nie na przykład Robert? Jak masz na długie? Jarek? To później ogarniemy rabarbar. Czyli co takiego ma w sobie, że stwierdziłeś, jaka fajna. Nie ma R w imieniu. Dobre, tam strona naprawdę ogarnia. Ty no ej, serio, masz takie kryterium? Wśród dziewczyn? Na przykład Renata, no sorry, kurwa, ale nie. Nie będę się męczył przez najbliższy czas. Wrócę i będziesz Emilia. Słucham? Ja pierdolę. Pan powiedział przypadek, ale nie narzekam. Ty co, potrąciłeś się o samochodzie i po prostu wziąłeś tutaj, przyniosłeś, nie ma przypadek. Ja pierdolę, słyszycie. Witam w Szczecinie. Tutaj po prostu potrącamy samochodem, a potem jedziemy na występ. Boże. Dobra, cofamy czas. Masz jeszcze jedną szansę, nie spierdol tego. Co takiego ma w sobie, że stwierdziłeś, o, oprócz tego, że nie ma R w imieniu, to będzie tak. No, jakąś cechę. O, można, widzisz? Zabawna, ambitna, inteligentna. Dajcie mu brawo. Zabawna, ambitna, inteligentna. Nigdzie ani jednego R. On naprawdę jest tym dobry.